mam taki swój jeden mały sekret. Może być to zgubne, ale mi zazwyczaj dawało przełamanie kryzysu, szybka przebieżka w czasie takiego kryzysu, który nas łapie na odcinku 50-100 metrów, potrafi przełamać ten kryzys. Czas 2.07 dość mocno mnie zaskoczył. Byłem bardzo szczęśliwy, ale przy tym niesamowicie zmęczony, wyczerpany. Mój organizm dał z siebie totalnie wszystko. Nie byłem w stanie stać na nogach, byłem tak osłabiony, że siedziałem w kałuży i nie mogłem z niej wstać. Musieli mi pomagać, obsługa maratonu musiała mi pomagać, żebym stał na nogi. Więc wielkie szczęście, wielkie zmęczenie, no i oczekiwanie, co będzie w następnych startach. Jeżeli jest dobrze i nie ma kryzysu, bo te kryzysy są krótkie, czyli trwają kilometr lub dwa, to możemy je przezwyciężyć. Dla mnie zawsze największą taki strzał adrenaliny dawał mi moment, kiedy uciekałem rywalowi, tak? Kiedy odrywałem się od grupy, kiedy widziałem, że na przykład jestem gdzieś tam w czołówce i biegnę po dobry wynik lub po dobre miejsce. To było najbardziej takie dla mnie budujące w czasie biegu i nawet kryzys, który się zdarzał w takich gdzieś okolicznościach, szybko mijał, bo wiedziałem, że dobrze biegnę, na dobrej pozycji, że komuś uciekam, że mogę naprawdę dobrze pobiec i dać z siebie wszystko i nabiegać dobry wynik.